8 miesięcy to jest. 8 miesięcy, no i nie myślisz o tym, że w Polsce by było fajnie, nie? Teraz chyba. Teraz? Chyba nie. Także wysokość składek ZUS-u w Polsce jest bardzo wysoka w porównaniu. Tylko, ale wiesz, 12 miesięcznie, 12 funtów. 12 funtów? To jest jakieś 55 zł miesięcznie. Ty ile płacisz z takiego tak zwanego ZUS-u emerytalnego? Ja bym ci powiedziała, ale mam taką klauzulę w umowie o pracy, żeby... Rozumiem, okej. Okay. Znaczy, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jaka jest... jaki jest nawał różnego rodzaju serwisów. Na tej małej uliczce tutaj, koło mnie, Kasia wyszła przed chwilą kupić frytki. Tam po drodze są 4 takeaway'e i Tesco. W Polsce jedno osiedle, jedna pizzeria i oczywiście tam jakiś bonzo bardzo bogaty i ma, że ma BMW, to na prowincji to trochę jest, ale to już się zmienia w kraju też. I mnie się tak zmienia. Także, Piotrze, u nas jest problem w drugą stronę, że konsumenci w tych miejscach ciągle są ci sami, bo ta sama grupa ludzi od długiego czasu dysponuje jakimiś środkami, które mogą sobie pozwolić wydać na takie rzeczy. No jak cholera i na koniec. Nie dyskutujemy z tym. Nie jesteśmy Kaczyńskimi, żeby dyskutować o tym, że w Polsce jest gorzej niż było za komuny, bo czy Millerami nie jesteśmy. Jest lepiej, natomiast dlaczego idzie to tak powoli? No 10 lat znaczy, od Unii. Znaczy nie, ja chcę powiedzieć, że moim zdaniem to jest po prostu tak jak wyrzynanie się zębów i to musimy przeżyć. No.